Hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego filmiku. Dzisiaj mamy sobotę, godziny poranne, koło 9 jest mniej więcej i zrobiłam sobie oto takie piękne śniadanie. I są to placuszki z jabłkiem w środku, nie widzicie go tutaj, ale jest ono tam. I zrobiłam je z 30-40 gramów mąki, do tego jajo, pół opakowania skyra, czyli 75 gramów około naturalnego. Myślę, że waniliowy też mógłby być. Cynamonu dorzuciłam do środka, proszku do pieczenia, słodzidło. Wymieszałam to razem, dodałam pokrojone w kostkę jabłko i dusiłam na patelni i wyszło mi takie cudo. I to jest jedno z moich ulubionych ostatnio śniadań. Polecam. Śniadanie zjedzone, kawunia przez papucha zrobiona i w tle lecą Wikingowie, ostatni sezon, bo go nie oglądaliśmy w ogóle. I zacznę się szykować. Bo mamy w planach iść na kolejną kawę, latę, do McDonalda, ponieważ jest za 6 zł i chcemy sobie zjeść po tym małym ciasteczku, popsie, za 3,90. Taką mamy ochotę, pogoda za oknem jest przepiękna, więc czemu nie? I zobaczymy, czy w ogóle dobre jest to ciastko. No kawunia latę jest dobra, przyznaję, i za 6 zł to jak prawie za darmo, więc no nie możemy zaprzepaścić takiej okazji. I jeszcze co mi się przypomniało, bo ostatnio oglądałam, co tam, nie wiem, leciało Ukrytą prawdę do sprzątania, czy co tam. W każdym razie, a może to było jak byłam chora? W każdym razie była reklama Lidla i tam pokazywali zakładkę benefitów w aplikacji, że no, że różne benefity typu zniżka do kina, bla, bla, bla. No i byłam ciekawa tego, na ile jest prawdy w tych słowach, w tym ogłoszeniu, w tej reklamie, no bo wiecie, kino za mniejszą cenę zawsze jest u nas na propsie. No i sobie weszłam ostatnio właśnie do tej aplikacji, weszłam w zakładkę benefitów i rzeczywiście jest tam zniżka do 31 października na filmy minus 40% przy zakupie dwóch biletów w formacie 2D. No i skorzystaliśmy z tej promocji, no bo wiadomo, jak jest promka, to zawsze jestem pierwsza w kolejce, żeby ją wziąć. I kupiliśmy dwa bilety do kina, w sumie po 19 zł wyszła cena, na Venoma, na ostatnią część Venoma. Ogólnie mieliśmy iść na horror, bo Halloween i chciałam iść w Halloween i chciałam kupić bilety na Uśmiechnij się 2, bo widzieliśmy jedynkę i była bardzo dobra jak na tego typu filmy w tych czasach i byłam ciekawa jaka będzie dwójka, ale jak powiedziałam o tej zniżce koleżance z pracy i ona zaczęła się tym zachwycać i kupiła bilety na Venoma, to mi się przecież przypomniało, że no pasuje iść na Venoma. Byliśmy na dwóch Venomach w kinie, dwójka taka średnia dla mnie była i pasuje iść na trzeciego, więc jestem bardzo ciekawa jaki ten film będzie i czy nam się spodoba. Na pewno Wam zrelacjonuję to, jaki ten film był. A teraz biorę się za te kawunie i za malowanie, bo jak tak będę siedzieć i się opierdzielać, to nigdzie nie pójdziemy do południa. I jeszcze mi się przypomniało, że ostatnio pukał ktoś do drzwi, zadzwonił. I ja sobie myślę, może listonosz? No to lecę otworzyć drzwi w ogóle. A tam kto był? Kominiarz wcisnął mi kalendarz za 5 zł na przyszły rok. I śmiać mi się chciało tym bardziej, że rok temu okrzyczałam papucha, że dał sobie wcisnąć kalendarz od kominiarza, a w tym roku ja popełniłam dokładnie ten sam błąd. No nic, zdarza się, także to mi się jeszcze przypomniało, że chciałam o tym wspomnieć. I jeszcze widziałam jeden z Waszych komentarzy. Ogólnie dziękuję Wam za to, że jesteście i za te ostatnie komentarze, bardzo budujące zresztą. Na papucha telefonie sprawdzę, bo sobie wysłałam, żeby przeczytać sobie. I tak, jeśli chodzi o moją pracę, to opowiem Wam pewnie w kolejnym filmiku, jak to wygląda obecnie, na tyle, na ile będę mogła rzecz jasna opowiedzieć. I opowiem Wam też o tym, co się podziało w mojej ex-pracy zapewne. Z jakich studiów zrezygnowałam? To znaczy, nie zaczęłam tutaj w ogóle studiować. Ogólnie myślałam o studiowaniu czegoś w kierunku zarządzania i tak dalej, ale uznałam, że nie zamierzam tego robić, więc się nawet nie zapisałam, mimo że miałam to w planach, bo miałam w planach właśnie te studia zaoczne i jednak ten czas dał mi trochę do myślenia i miałam też okazję siebie trochę może bliżej poznać i przemyśleć pewne sprawy i uznałam, że nie, że jednak to nie dla mnie, więc nie zaczęłam tutaj studiów, więc tak naprawdę z niczego nie rezygnowałam. Po prostu zrezygnowałam z chęci podjęcia studiów tutaj, bo uznałam, że
nie przekłada się to w żaden sposób do niczego tak naprawdę i równie dobrze mogę wcale nie mieć żadnych benefitów z tego i wylądować w podobnych, niskoszczeblowych pracach jak dotychczas. Dlatego zrezygnowałam z aplikowania na studia. Czy tęsknię za UK? Nie, nie tęsknię w ogóle. Może jedynie za czym tam tęsknię? Nie, w ogóle nawet o tym nie myślę tak na dobrą sprawę. Za Niemcami czasami tęsknię i za mamą, wiadomo. Ale za UK w ogóle. Jak się mieszka teraz w Polsce, to tak. Pod wieloma względami jest nam lepiej, tak jak zawsze powtarzam, jesteśmy u siebie, posługujemy się swoim własnym ojczystym językiem i wiele spraw jesteśmy w stanie rozwiązać znacznie sprawniej, może w ten sposób to ujmę, nie musimy tyle myśleć, po prostu wystarczy coś przeczytać i od razu się wie, o co kaman, albo nawet czasami nie trzeba, bo się wie, co się ma robić, bo się przecież pamięta, plus cyfryzacja tutaj wiele rzeczy ułatwia, więc pod względem różnorakim jest znacznie łatwiej, wiele spraw jest przyspieszonych, jak choćby wydanie dowodu osobistego, to już jest czysta przyjemność i tak dalej, więc pod tym względem jak najbardziej na plus, aczkolwiek jeśli chodzi o koszty życia, to życie nie jest tutaj jakoś super tanie, to trzeba zaznaczyć, ale radzimy sobie i jakoś z miesiąca do miesiąca kolejnego jesteśmy w stanie rzecz jasna sobie żyć, no nie? To nie jest tak, że człowiek przymiera głodem ani z tych rzeczy i na nic sobie nie pozwala tak zupełnie i je same konserwy czy tam zupki chińskie. Jest normalnie, ale nie jest też jakoś bajecznie, jak sami widzicie, bo gdyby tak było, to mieszkalibyśmy już we własnym zbudowanym pewnie domu albo nie wiem, jeździlibyśmy jakimiś limuzynami czy Bóg wie co. Nie, jest tak jak jest, jest okej, mi to nie przeszkadza taki stan rzeczy. Oczywiście człowiek zawsze pragnie więcej, 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 ale trzeba być realistą i widzieć, co się ma. I ja się ogólnie cieszę z naszego życia obecnie i przynosi mi wiele dni dużo radości. Oczywiście czasami jest stresująco, ale ogólnie na plus mimo wszystko. Oczywiście, jeżeli by się zdarzyła jakaś super oferta pracy za granicą, taka naprawdę fenomenalna, gdzie zarabiałabym, nie wiem, 5000 netto euro, no to byłabym głupia, gdybym jej nie wzięła. Bo jednak pieniądze są ważne w życiu człowieka, ale na chwilę obecną nic takiego się nie zapowiada i jest okej tutaj, więc nie planujemy jakichś tam jeszcze wojaży. Planujemy tutaj zostać i tak to wygląda na razie. I jeszcze jedno pytanie, ostatnio padło takie z tych pytań do tej pory, które widziałam i komentarzy. Czy znalazłam już jakichś dobrych przyjaciół albo znajomych? Przyjaciół nie, bo uważam, że przyjaciół trzeba dłużej trochę poznawać, znajomych jak najbardziej. Mam kilka koleżanek z mojej właśnie ex-pracy, z którymi utrzymuję cały czas kontakt, jak również poznałam parę osób w mojej nowej pracy i też planujemy wyjście w listopadzie, jakieś tam wspólne na ploteczki, na kawę, herbatę. Więc jakichś tam znajomych mam, ale to jest tylko stopa znajomości, to nie jest żadne przyjacielstwo. Na takiej zasadzie, że wiecie, jestem w stanie zrobić dla kogoś bardzo dużo, albo ten ktoś jest tak samo w stanie zrobić bardzo dużo dla mnie i jest naprawdę taką osobą godną zaufania i tak dalej. Jednak jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, to jestem ostrożna i potrzebuję dużo, 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 dużo czasu na poznanie kogoś, żeby kogoś móc nazwać bliską mi osobą. Więc jestem znajomą i mam znajomych, ale to nie jest nic poważniejszego, o, w ten sposób. I to jest wszystko jak na razie. Wybieramy się w końcu, już idziemy, bo jak nie wyjdziemy, to nas wieczór zostanie, a jest już przed 12, jeszcze zaliczyłam telekonferencję z mamą. Także ciekawie, nie wiem czemu, ale cały czas mnie coś trzyma, jakieś coś po tej chorobie. I jeszcze się papuchowi przypomniało, że nie przykleiłam naklejek mocniaków, czy produkciaków, już nawet nie pamiętam jak się nazywają, z wczoraj do książeczki, a on teraz wybiera maskotkę, więc teraz jest jego kolej. Ja ostatnio sobie wzięłam, o, pana pierożka, a on teraz sobie coś wybierze, nie wiem co, więc przypomniał mi, że mam to zrobić, przykleić i już się tym zajmę, żeby nie było później marudzenia przez cały dzień. I jak ci smakuje? Bardzo dobrze. Tak?
Wszyscy się zachwycają tymi pączkami z McDonalda, tymi popsami, bo tak to się nazywa. A ja uważam, że dupy nie urywają. No dobra, kosztowały 4 zł, no ale jednak tak średnio, powiedziałabym, średnio. Więcej nie kupię. Z McDonalda najlepsze to są lody chyba. Kto wrócił? Kto wrócił? Wróciliśmy spacerkiem z McDonalda i zrobiło nam to bardzo dobrze. Jest i pan mistrz pierwszego planu. Dobra, Łaciusiu. Dziękujemy. Okej, okay. Zmienię chyba miejscówkę. Chociaż tutaj się wcisnę. Będzie Łaciuś i ja będę przynajmniej mówić do kogoś, a nie tak w eter. Przepięknie jest. To znaczy już powoli się ochładza, ale jesteśmy gotowi na zmianę czasu, bo to już dzisiaj w nocy. I jeszcze miałam dodać, że w sumie ja jestem w Polsce 1,5 roku, więc też nie mam Bóg wie jakich wymagań, prawda? Papuch rok, więc podobnie. Powoli do przodu, może kiedyś w przyszłości rzeczywiście pokażę Wam content na miarę, nie wiem, z rozmachem, o, w ten sposób. Jeszcze chciałam dodać coś na temat tramwajów, bo ostatnio byliśmy świadkiem, jak jakiś koleś wsiadł do tramwaju i strasznie wszystkich wykinał, po prostu, tak o, dla samego wyklinania, jakiś dziwny był ogólnie. I na szczęście pan kierowca wyprosił tę osobę, dosłownie za pazuchę go wziął i wyprowadził z tramwaju, co się chwali. I mało tego, ostatnio w tramwajach i autobusach tutaj komunikacji miejskiej pierwszej strefy słychać głos lektora, czyli Roberta Makłowicza. Jak pierwszy raz go usłyszałam, to aż się zdziwiłam. Papuch ogólnie mi zdradził te informacje, zanim pierwszy raz jechałam do pracy i w ogóle, i mówi tak: no Sylwunciu, bo jest taka sprawa, że chyba taki dziwny głos mówi w tramwajach, taki dziwny lektor i ma głos jak Makłowicz, taki bu 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 bu. I ja mówię: co? Nic o tym nie wiem, dobra. No i później się okazało, że rzeczywiście to był Makłowicz, jest Makłowicz i jak wiemy, zawarł on bezpłatną umowę właśnie z tutejszym i wiecie, z tym całym zarządem publicznego transportu, czy jakoś tak, że on udzieli swojego głosu do czytania, do mówienia przystanków i no dziwnie jest na razie, bo się przyzwyczaiłam jednak do tego starego głosu, zwykłego jakiegoś tam pana lektora, a tutaj Robert Makłowicz w tramwaju, także spoczką. No i tak, papuch wczoraj miał wolne, ja byłam oczywiście zazdrosna, że on ma wolne, a ja muszę zasuwać z domu, rzecz jasna. Wstałam przed 10:00. Za 10:07 miało być, żeby zacząć swój dzień. Papuch stał trochę później, ale przynajmniej posprzątał co nieco. I byliśmy też wczoraj na siłce, trochę mam zakwasy. Dzisiaj też planujemy jechać, bo czemu nie? Ale ja sobie zrobię po prostu rowerek, a nie będę się jakoś szczególnie męczyć, bo mam zakwasy i wolę jednak powoli wracać do tego ruchu, niż tak o, na hopsia, a później nie ruszać się przez 2 tygodnie, bo nie będę w stanie. Także taki jest plan. Teraz papuch umyje naczynia, jak obiecał. Ja wywiesiłam pranie, a później zabiorę się za obiad, bo dzisiaj ja robię, ale taki dosłownie buniek. Fast food, ale domowy fast food. Ktoś odkurza, może on myśli, że my odkurzamy, czy coś? Jak myślisz? Nie, jest bardzo mądry. I jest obiad, buraczki, surówka z buraczków, kurczak i kluski śląskie z Biedry. Jesteśmy już w domu, jest godzina 18 i jest ciemno za oknem. I tak, na siłce nie było praktycznie ludzi, więc świetnie było. Ja zrobiłam rowerek, papuch sobie tam siłowo ćwiczył i był bardzo zadowolony. A potem wstąpiliśmy do Lidla i pomyślałam sobie, że pokażę Wam, co kupiliśmy. I kupiliśmy następujące produkty. Taki mini grocery haul. Bo wiadomo, przy piątku w Biedronce, a w sobotę to do Lidla.
Więc ziemniaki, bo niestety nie poszliśmy do warzywniaka, bo było nam jednak nie po drodze. I uznaliśmy, że kupimy później, przy okazji, jeżeli nam się zachce, gdziekolwiek, więc kupiliśmy w Lidlu. A poszliśmy do Lidla, bo mi się zachciało takiego dobrego deseru twarogowego, już Wam pokazuję. To są te deserki. I wzięłam sobie jeden waniliowy, jeden papuch chciał też waniliowy i dwa pistacjowe. Bo moim zdaniem są bardzo smaczne i podchodzą mi po prostu, jeśli chodzi o tego typu twarogowy wyrób. Oczywiście dwa serki wiejskie, co prawda w Biedronce kupiłam sobie serki wiejskie, ale ja bardzo dużo jem serków wiejskich i to jest taki deficytowy u nas produkt, więc często dokupujemy. Babcią wziął sobie takie oto orzeszki, niby halloweenowe, ale tak o, po prostu pochrumpać sobie chciał, jak to stwierdził. I są one chili, wasabi i barbecue. I ja osobiście nie lubię takich smaków, nie lubię rzeczy ostrych, ale babcia lubi. Ja sobie kupiłem. Właśnie, ja nie będę mu podżerać, także to jest na duży plus. Obuniek tutaj się wdzięczy. O, tyłek do góry. Wzięłam sobie jeszcze z Lidla tzatziki, bo bardzo lubię. I jeśli chodzi o sieciówki, to moim zdaniem to jest najlepsze, więc... Wzięliśmy sobie taką ciekawą mieszankę klasyczną 5 owoców. Tak o, na wszelki wypadek, bo czasem jest tak, że no nie wiem, nie chce nam się iść do sklepu, a z owoców zostały tylko jabłka albo banany, a człowiek by zjadł coś innego, więc uznałam, że to byłaby całkiem fajna alternatywa, tym bardziej, że tak na dobrą sprawę skład jest całkiem okej. Mamy tutaj 47,5% owoców, do tego sok winogronowy, kwas cytrynowy i kwas askorbinowy. Może raka nie dostaniemy, ha, ha, ha. Ja się takimi rzeczami jakoś szczególnie nie przejmuję w tym sensie, że uważam, że nie dajmy się zaświrować i czasami można, fajno. Do tego jeszcze taka oto nowość z Lidla, czyli pudding proteinowy z toppingiem. To wygląda w ten sposób. Pozwolę Ci wziąć. Także zjemy sobie z Pawciem i zobaczymy, czy będzie smaczne. Mam nadzieję, że tak i dam Wam znać. I to wszystko, jeśli chodzi o taki mini haul z Lidla. Właśnie czasem lubię sobie pójść do Lidla i kupić parę rzeczy, których nie mogę znaleźć w Biedronce. Więc Lidl czasami jest na propsie i czasami naprawdę jest pomocny. I jeszcze z takich polecajek, to jest naprawdę smaczna herbata. Bardzo nam smakuje. I ją kupujemy. Można ją zgarnąć na pewno w Carrefourze. Przynajmniej my tam ją kupujemy, bo tylko tam ją widzimy, więc polecam. I teraz nadszedł czas na relaks. Będziemy pewnie oglądać kolejną część filmu Krzyk, bo wczoraj obejrzeliśmy jedynkę, a wcześniej obejrzeliśmy wszystkie części Obcego. O, Buniek wydał z siebie okrzyk. Chciałabym Wam podziękować za oglądanie i mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i widzimy się w kolejnym buźka. Dla mnie to jest, nie? Tak, dla Ciebie.